To ja powiem tak skrótowo moje świadectwo, żeby to was nie powalić do snu. Jak to było z moim nawróceniem? Zaczęło się, tak bynajmniej mi się wydawało, że zacząłem się nawracać, gdy jeszcze na krótko przed śmiercią naszej mamy, która już kilka lat nie żyje, od kilku lat. Po jej śmierci coś jakby we mnie bardziej pękło i zacząłem chodzić do kościoła, bo wydawało mi się wtedy, że to jest ta prawdziwa i właściwa wiara. Niestety, jak się zaś okazało, po upływie chyba 2 lat, zaczęły mnie tak w tym drugim roku napadać coraz częstsze niepokoje, zaczęło mi się trwożyć serce. No, zacząłem się zastanawiać, czy to jest właściwe, chociaż z powodu przeczytanych niektórych książek. Wiedziałem, że to są próby i to tak musi być, ale jednocześnie też coraz bardziej zacząłem sobie poluzowywać śrubę, coraz mniej zacząłem być, jak to się mówi, gorliwym, coraz rzadziej zacząłem chodzić do kościoła i mimo, że byłem u spowiedzi niejednej, a ta pierwsza to już w ogóle by mnie do zawału doprowadziła, gdy przyszło mi wyznać grzechy z całego życia i ulgi tak nie poczułem, podobnie jak po kolejnych. I po tych upływie 2 lat, w sumie już chyba trzeci rok się zaczął, podjąłem pracę w stolarni, gdzie pracował i pracuje Przemek. No i tak zaczęliśmy rozmawiać na ten tematy katolicyzmu, wiary. No i tak to się zaczęło z tym nawracaniem, że Przemek zaczął mi tam pokazywać inne rzeczy, o których nie wiedziałem, że to tak nie jest, że Kościół katolicki jest ten, że Bóg katolicki, o może w ten sposób, jest tym prawdziwym Bogiem. No i tak wtedy już zaczęło się jakby małe skierowywanie się w drugą stronę. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, w którą, bo nie mieliśmy pisma. Potem chyba jakoś tak wyszło, że na stronie poznaliśmy, który po dziś dzień chyba niestety naucza źle i zwodzi ludzi, Krzysztofa, który był świadkiem Jehowym i który uważa, że Jezus nie powinien być nazywany Jezusem, tylko Jeszu. Śledząc jego nauczania i idąc za nimi, bardzo szybko się okazało, po upływie chyba kilku miesięcy, że to, co on głosi, to prowadziło nas do praktycznie totalnego pozbawienia nas wiary, której tak pewnie mieliśmy tyle co nic. No i wszystko się zaczęło zmieniać w chwili, z którą zakupiliśmy sobie Pisma Święte i zaczęliśmy je czytać. I choć na początku mało co rozumieliśmy, powoli, powoli zaczęło się odkrywanie znaczenia tych słów w tym piśmie, aż trafiliśmy na fragment w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17, który mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękoma. No i można powiedzieć, że był to jeden z wielu fragmentów pisma, który tym bardziej nas utwierdził w tym, że faktycznie tam Boga nie ma. Jeśli chodzi o proces takiego całkowitego odejścia od kościoła, jeśli chodzi o mnie, no było to trudne z racji tego, że jak wiadomo, w rzymskim katolicyzmie jest tak, że jeśli dana osoba bliska umrze, to jest czasami wuchta mszy za zmarłą tą osobę. Tak więc początkowo miałem ciężko, żeby się zaprzeć samego siebie na tyle, by powiedzieć twardo nie, że nie będę chodził na tę mszę. Dlatego przez chyba kilka jeszcze chodziłem, bo nie miałem takiego zaparcia, by się zaprzeć i powiedzieć, że nie będę chodził. Nie miałem też takiej wiedzy, by też mieć pewność. Jeszcze było dużo wątpliwości, czy pismo jest w ogóle prawdziwe. No i tak minął, ani się człowiek obejrzał rok. Jeśli chodzi o nawrócenie, to trudno to trochę nazwać nawróceniem, bo niestety zbyt wiele upadków, zbyt dużo buntu, przede wszystkim zbyt dużo myśli, by to powiedzieć, które powodowały, że człowiek tak nieufnie podchodził do tego. Potem z czasem też zaczęły się pojawiać oglądanie filmików różnych tam pokazujących tą całą machinę katolicyzmu, typu
dwuczęściowy film Lampa w ciemności, Biblia, Księga z innego świata, Jana Wucliffa, która szczególnie ten film pokazał tą całą machinę tych wszystkich różnych religii i innych dziwadeł. No i można powiedzieć, że od tamtego momentu już tak człowiek był mocniej utwierdzony w tej wierze i w tej pewności, że Pismo jest faktycznie prawdziwe. Zresztą z każdym kolejnym przeczytaną księgą czy Ewangelią, coraz większą ilością modlitw, z którymi było niestety ciężko. No i też kolejne kroki, które też umocniły też naszą wiarę, moją i Przemka, to filmy też Kenta Howinda, jego 8 części. Być może nie z wszystkim można się zgodzić, co on puszczał w tych filmikach. No i tak minął kolejny rok. W tym roku, gdy skończy się ten rok, będzie już chyba dokładnie 2 lata od tamtego czasu, gdy się zaczęliśmy nawracać. A jak to się stało, że tutaj się znaleźliśmy? No, internet przede wszystkim. Przede wszystkim internet. Tak to wyszło, że ukazało się to i tamto. Weszło się, poczytało, no i tak to się stało, że znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy. No i wczorajszy najważniejszy dzień w moim życiu, chrzest, którego chciałem już wcześniej zrobić, a nie byłem gotów. Chwała Panu za to.